Jesteśmy po przerwie. Republika Młodych, 4 Młodzieżówki, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, 2 Marie, Maria Raczyńska, Maria Gawęda i 2 panów, Szymon Stachowiak, Republikanie i Michał Zarzecki, Młodzi Ludowcy. Wracamy do debaty. Panowie, nie zdążyliście wypowiedzieć w poprzedniej części co do losów Adama Glapińskiego. Wiemy, one są jasne. Kolejne, po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej prezes NBP ma drugą kadencję, czyli jeżeli wszystko pójdzie dobrze, Adam Glapiński będzie zasiadał w fotelu prezesa NBP 12 lat. Szymon, ty byś zagłosował za panem prezesem, gdybyś był posłem? Choć forma komunikacji uważam, że jest dosyć mocno nieodpowiednia, delikatnie rzecz mówiąc, tutaj pan prezes ma swój dosyć charakterystyczny styl bycia. Uważam, że działa on na jego niekorzyść. To jednak te kwestie ekonomiczne i merytoryczne, które za nim stoją, zdecydowanie przemawiają za jego kandydaturą. Prawda jest taka... Maria mówiła to taki dosyć słuszną rzecz, że jeśli ktoś się na to patrzył z zewnątrz, to miał te komunikaty, tak? Jest to zdanie, że podnoszenie stóp byłoby szkolnym błędem, tak? Że najpierw tych stóp nie podnoszono, teraz trzeba je dość gwałtownie podnosić. One cały czas są na poziomie tych z rządów Platformy PSL, no ale zmiana jest raptowna, tak? Zmiana jest gwałtowna, bo to jest co posiedzenie 85-100 punktów, to jest dużo. O, oczywiście, no, tylko że to jest to pewna forma reakcji na czynniki zewnętrzne, których się nikt nie spodziewał i na które nie mamy żadnego wpływu. W momencie, gdy była ta wypowiedź, nikt nie wiedział o wojnie na Ukrainie. Przed wojną na Ukrainie mieliśmy spekulacje cen na rynku gazowym, na rynku surowcowym, inspirowane przez Rosjan. Wcześniej był COVID, przerwane łańcuchy dostaw. Tak naprawdę no, prezes Glapiński w pierwszej kadencji funkcjonował w bezprecedensowych warunkach porównywalnych do rozpadu PRL-u. Taki to był poziom tych ekonomicznych trudności, z którymi przychodziło mu się zmierzać, a jednak nie doprowadził do recesji gospodarczej. Zablokował, że tak powiem, jakiś wzrost bezrobocia w ostatnich latach, które cały czas spadało z wyjątkiem tego 2020 roku. Inflacja cały czas była w ryzach do momentu, gdy nie dotarliśmy do rzeczywistości, nie wiem, w której obecnie musimy funkcjonować. Przeszarżowałeś z tym upadkiem PRL-u. Można wiele powiedzieć o rządach Platformy PSL, ale nie wiem, czy to była podobna... Ale ja mówię, że po 89. No tak, że, a w tym sensie, że to był podobny trudny ekonomiczny czas, gdy inny prezes NBP-u musiał funkcjonować w podobnie trudnych warunkach, jak prezes Glapiński miał. Obecny czas wojny, jak rozumiem. W tej chwili. Czas wojny, czas COVID-u. No dobrze, już myślałem, że czas początku jego urzędowania. Nie, nie, nie. To się zdecydowanie zdziwi. Ja rozumiem, zdecydowanie że Polska część... w ruinie zrobiło karierę, ale nie wiedziałem, że aż taką karierę. Polska w ruinie, dokładnie. Polska w ruinie cały czas trwa. No, obietnica Prawa i Sprawiedliwości się niestety spełnia. Niestety dla Polaków. Ja pamiętam, jak w tamtym roku, na początku tamtego roku prezes Glapiński mówił, stopy procentowe nie będą podnoszone. Co to oznacza? Oznacza to, że to było hasło do właśnie młodych ludzi. Możecie brać kredyty na mieszkania, kupujcie mieszkania, kredyty wam nie wzrosną. Co dzisiaj? Mieszkanie, kredyt 500 tysięcy, trzeba spłacić 1 000 000 zł. No ja nie wiem, czy to jest dobre dla młodych ludzi zwłaszcza. Ale ogólnie kredyty wszystkich Polaków, młodszych, starszych, nieważne, rosną. Dzisiaj Polacy w kieszeni mają coraz mniej. Inflacja idzie w górę. I to też mówił prezes Glapiński, że podnoszenie stóp do 4% jeszcze ma sens i jest w stanie zmienić inflację, żeby nie rosła. Natomiast powyżej 4% no to nic to nie zmieni. Ale to mówię jeszcze przed wojną, może już się wojna dużo... Ale właśnie, to jest dobra wymówka. Zawsze, no niestety, nie wiem jak to się układa, ale wymówka. Prawo i Sprawiedliwość zawsze ma wymówkę. Inflacja rosła już w tamtym roku. A jaki wpływ prezes Glapiński ma na inflację na Litwie, Łotwie, Estonii, Czechach, gdzie jest dużo wyższa inflacja? To jest bardzo ciekawe, bo ja rozumiem, że jeszcze Nowy Bank Polski może mieć wpływ na Litwę, to ma wyższą inflację, na Łotwę, na Estonię, na Węgry, na Czechy też. Czechy mają wyższą inflację. Oczywiście, że jest wyższa inflacja ale na ten czy ma świecie. Wpływ na, wiesz, na francuską inflację, ta jest bardzo wysoka, najwyższa od 400 lat, chociaż niższa od Polski oczywiście, na niemiecką, na amerykańską. Czy ma wpływ inflację? No coś się dzieje globalnie, tak? Oczywiście, na całym świecie był COVID, więc również jest to wpływ. Tyle, że w innych krajach te stopy procentowe również rosły w innym tempie. U nas to jest w jednym momencie podnoszone naraz. Wojnę mamy od 24 lutego i od tego czasu można ewentualnie się tłumaczyć, ale co było przed 24 lutego? Czemu prezes Glapiński nic nie robił?
Już nie mówiąc w tej chwili o premierze Morawieckim, no ale jeżeli rozmawiamy o prezesie Glapińskim, no to nie podejmował decyzji. Było pewne, inni prezesi innych banków w innych krajach wiedzieli, że ta inflacja będzie rosła z początkiem roku. Bo to, nie... to jest niesamowite, bo chcieliście, żeby podnosił stopy procentowe. Teraz jest, że podnosi stopy procentowe, więc trzeba go... Że my chcieliśmy, żeby podnosił stopy procentowe. No oczywiście, no przecież było, że nie reaguje. Wszyscy podnoszą stopy procentowe, a prezes Glapiński nie podnosi i będzie tragedia. Teraz prezes Glapiński podnosi stopy procentowe i mówicie, że jest tragedia, bo prezes Glapiński podnosi. Użyję żartu tego odcinka, Maria może mieć rację. Ale nie chodzi o sam... Ja nie chcę zaprzeczać, jeżeli tylko skończę. Ja nie chcę zaprzeczać, być może, że tak było. Ja tego nie mówiłem na pewno. Być może ktoś to mówił, nie wiem, kto znaczy, wy tak mówiliście. Opozycja. Opozycja jest PSL, jest Platforma, jest Konfederacja, jest Lewica, więc opozycja to nie jest jedna partia. Pani poseł Leszczyna na pewno to mówiła, pamiętam. To nie do mnie pytanie w takim razie. Pan poseł Sawicki na pewno również to mówi. Nie wiem tego, jeżeli to mi pokażesz, no to wtedy zobaczę, ale nie słyszałem od posła Sawickiego, żeby to mówił, ale rozumiem podnoszenie stóp procentowych, jakby nie było, no, jest rzeczą też, powiedzmy, naturalną, ale nie w jednym momencie, nie w jednym wręcz miesiącu, nie w dwa miesiące. Jeżeli przez cały rok byłoby podniesione do jakiegoś stopnia, byłaby inna reakcja. Polacy by wiedzieli, jak się przygotować. Ale jeżeli prezes Glapiński mówi na początku tamtego roku, nie będzie podnoszenia stóp procentowych, nie będzie, a podnosi... Jak gdyby nie było wojny, to by tego podnoszenia nie było. No to jest proste, to jest naprawdę proste, klarowne i oczywiste, nie w tym tempie. Czyli tak, nie byłoby, czy nie w tym tempie. Czechy rozpoczęły podnoszenie stóp wcześniej i dzisiaj mają wyższy stopień. Grudzień, wtedy zaczęło się podnoszenie, wtedy już była wojna? Wtedy się zaczęła, no tak naprawdę wtedy już były przygotowania do wojny, to nie jest żadna tajemnica. Ale, przygotowania do wojny były w 2014 roku, wtedy Rosja po raz pierwszy napadła na Ukrainę. Ja mówię o przygotowaniach ekonomicznych, wtedy zaczęła się prawdziwa inflacja. Nie oszukujmy się. Nie wiesz, co się działo na świecie, w tym czasie w Polsce, w Europie. To prawda, że ekonomia reaguje na nastroje, tak? A nastroje były napięte już... W lutym, dokładnie były w lutym. Tak samo jak poszła ropa na giełdzie, tak samo jak... Przecież nawet tu siedzieliśmy gazowe jesienią się w grudniu i dyskutowaliśmy 2021 o tym, roku, przełamane łańcuchy dostaw, wzrost cen energii surowcowych, wszystkiego. To się odbywało w listopadzie i grudniu zeszłego roku. Oczywiście, możecie tłumaczyć prezesa Glapińskiego, ale wyraźnie mówił, nie będzie podnoszenia. Mógł podnosić powoli. Powoli, nie mówisz wtedy, że nie będą wcale podnoszone. Młodzi Polacy nie podejmowaliby tak ryzykownych kroków, żeby brać pół miliona, spłacać milion złotych. No bo za co? Za chwilę będą bankructwa, za chwilę banki będą przejmować te mieszkania, domy i co? Nie, no nie będą. No, rozwiązania, wsparcie kredytobiorców sprawi, że nie będą. Ale to jeszcze odnośnie do tych stóp procentowych trzeba wiedzieć, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to. Tu chodzi o to, żeby cała gospodarka się nie posypała. Tylko i wyłącznie po to są podnoszone te stopy. Niestety gospodarka już się sypie. Bo to zależy od... To jest czynniki powodujące inflację, są zewnętrzne, tyczą się całego świata. My tutaj tylko możemy reagować i tą inflację spowalniać. Czechy zaczęły podnosić stopy wcześniej, dzisiaj mają te stopy na wyższym poziomie i inflację mają na wyższym poziomie niż jest u nas. Nie wiem, czy to można porównać, bo to też jest fakt, tylko takie jednostkowe fakty, nie wiem, czy one dobrze obrazują ekonomię, aczkolwiek wasz kandydat do polityki pieniężnej w Sejmie, pan Borowski, jak występował przed Komisją Finansów Publicznych, no to powiedział, że 80% inflacji jest zewnętrzna. Tak, to możecie, bo to syn pana marszałka Borowskiego kandydował, nie przeszedł, no bo inna jest większość w polskim parlamencie, więc tam też są takie głosy wśród ekonomistów, że tutaj nie bardzo było co zrobić. Pytanie, co będzie teraz, bo banki zarabiają duże pieniądze, jak się patrzy na ostatnie wyniki finansowe banków z tego kwartału, to może teza, że Prawo i Sprawiedliwość to partia wielkich banków się uprawomocnia. No pierwszy bankster wspiera swoich kolegów. Jak się na to patrzy, to pierwszy kwartał tego roku banki mają rekordowe zyski, a Polacy faktycznie płacą skokowo więcej za ratę kredytów. No to prawda, ale początek przecież naszych rządów to były właśnie nakładanie podatków na banki. Podatek przecież bankowy. Podatek bankowy. Wiele osób było przeciwko, teraz chyba wy byście znieśli podatek bankowy, czy nie? Maria? O, pytanie trudne. Ja bym nie znosił. Czy pytanie trudne? Oczywiście. Banki, jeszcze wracając, banki powinni płacić podatki. Banki w tej chwili, tak jak pan redaktor mówi, mają ogromne zyski i powinni tymi zyskami, zwłaszcza polskie banki, powinni podzielić się z Polakami. I nie po to przyjmowaliśmy banki, tak jak Bank PKO SA,
Była repolonizacja, wielkie hasło, ogromne. I co dzisiaj z tego mamy? Dzisiaj prezesi banków z powołania partyjnego zarabiają ogromne pieniądze, a Polacy nic z tego nie mają. W tej chwili zniesienie marży, wzrost obligacje, czemu rosną raty kredytów, a na lokatach Polacy nic nie zyskują. Co na tak niskim poziomie. Znieść podatek belki i wtedy to będzie realna pomoc. Tylko dlaczego banki mają ogromne marże i zarabiają? Zarabiają i tak duże pieniądze i jeszcze na tym. To można obniżyć i wtedy Polacy rzeczywiście te kilkaset złotych zostanie w kieszeni i nie odczują aż tak tego. Jeżeli jest rzeczywiście... projekt ustawy o obligacjach korzystnego dla Polaków. Ma być w przyszłym tygodniu procedowany. Projekt ustawy. Pamiętajmy, znaczy na przyszłym posiedzeniu. Dlatego pamiętajmy, żeby tych bronić banków, znam PWPS-ów tych banków, żeby nie było, że ich nie bronię, potem mnie pretensje. Jakby oni muszą też działać jako spółki prawa handlowego. Nie mogą działać inaczej niż banki prywatne. Ale repolonizacja po coś też była. Po to, że nie ma wpływów sektora. Po to, żeby wsadzić swoich kolegów. Sektora. Nie. To uproszczenie mi. To jest naprawdę... Ktokolwiek będzie Polską rządził za parę lat albo paręnaście lat, to mu się przyda. Naprawdę sektor bankowy w rodzimych rękach jest zgadzam się, powinien być i dobrze wykorzystywany. Premier Morawiecki może do swoich kolegów zadzwonić: znieście marże. 9 minut. Na pewno to tak działa. I tak żeśmy jednak... Powołać tak było można, więc można... Oby tak nie działało, to jednak spółki z prawa handlowego i mają swoje zasady działania i mam nadzieję, że ich przestrzegają. Wierzę w to głęboko, proszę Państwa. No dobrze, czas na pytanie na tematy moje się kończy. Czas na Wasze pytania do Was, czyli czas na część trzecią naszego dzisiejszego programu. No, mówiłem, że będzie energetycznie, nie wiedziałem, że aż taki, że na temat inflacji akurat padnie jako na temat, który będzie buzował, ale to jest jednak temat, który dotyka Polaków. Wiedziałem, że tak młodych również, no ale dobrze, że zaraz ekonomicznie młodzi wcześniej wchodzą w dorosłość. Ja w waszym wieku też myślałem innymi kategoriami niż spłatą raty kredytu. To co? To może debiutantka zada pierwsze pytanie. Jakie i do kogo? Dobrze, ja bym chciała zadać pytanie głównie do drugiej strony stołu. Ale to musisz wybrać, musisz zdecydować. To jest jednak prosty ten. Maria albo Szymon. Dobrze, no to może jednak do pani Marii. Długo się zastanawiałam nad pytaniem, tak jakoś wygodniej. No wiem, dobrze, że jestem kilka lat młodsza, także... No dobrze, no pytanie. Nie pogrążaj się. Pytanie. Długo się zastanawiałam nad wyborem pytania. Myślałam, że może by zadać pytanie nad działaniami aktualnymi PiS-u, ale długo mnie nurtowało pytanie, co ciągnie ludzi do zła, tak jak na przykład Niemców w latach 30. w ubiegłym wieku, co ich przyciągało do zła, które reprezentował Hitler, więc co tak młodych ludzi, jak pani, przyciąga do Prawa i Sprawiedliwości? Pani jako wykształcona albo kształcąca się osoba młoda, no to raczej powinna chcieć Polski europejskiej, nowoczesnej, więc ja naprawdę z ciekawości pytam, co panią do tego, że tak powiem, przyciąga. To ja rzeczywiście uznam, że jest pani kilka lat młodsza i może kilka książek mniej udało się przeczytać, bo PiS to nie jest to samo, co to partia prawda. Faszystowska. Ale ja wiem, ale ja nie porównuję tego, tylko po prostu podałam to jako przykład. Jeśli pani się nie podoba przykład nazistowski, to można również, co Rosjanów przyciąga do Ależ Putina. Mario, ale nie, ale ja to podałam tylko jako przykład. Naprawdę, mamy do wyboru, do koloru wszyscy, tak naprawdę wszystkie państwa. Za dużo Tuska, za dużo dawkować. No nie, no dobrze, bo to rzeczywiście może, ale jakiś inny przykład. Co ciągnęło ludzi do Margaret Thatcher? Też była niepopularna w rejonach górniczych, a jednak młodzi na nią głosowali. Chociaż... Nie, no pan redaktor sugeruje, że Margaret Thatcher to zło? Nie, nie sugeruję, ale sugeruję, że w Wielkiej Brytanii ten Margaret Thatcher jest różny i gdyby tak brać jej politykę ekonomiczną, to myślę, że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości nie podpisałoby się pod rozwiązaniem ekonomicznym Margaret Thatcher. Ale w pytaniu jest ciekawa myśl, bo rzeczywiście w tym sensie, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich miesiącach czy latach szczególnie nie jest wyborem dla młodych oczywistym. Właśnie w ostatnich miesiącach bardziej niż w ostatnich latach. W 2015 roku mieliśmy bardzo duże poparcie wśród najmłodszej grupy wiekowej głosującej i później ono... 7 lat temu.
Tak, i później ono spadało. Siedem roczników przy okazji pojawiło się na rynku wyborczym, że tak powiem. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie ze znajomymi i moim zdaniem to wynika po prostu z tego, że jesteśmy partią władzy. Partia władzy musi się zajmować rzeczami, że tak powiem, przyziemnymi, kierowaniem państwem na co dzień i podejmować odpowiedzialne decyzje. A młodzi ludzie lubią, żeby przekaz był bardzo konkretny, jasny, biało-czarny. Kiedy się rządzi, no, rzadko da się w ten sposób funkcjonować. W opozycji no, jest łatwiej być partią wyrazistą. I myślę, że w ostatnich miesiącach, kiedy jest wojna i ten polski przekaz jest bardzo mocny, szczególnie dotyczący właśnie agresji rosyjskiej i w Polsce i za granicą, no to po prostu to poparcie rośnie. No to jest tak, bo mamy rację, że w dużym mieście to jest jednak pewien element, bo ja wiem, nonkonformizmu albo jakiegoś takiego pójścia pod prąd. No nie? Właśnie chyba już teraz za mało. To jest takie bardziej passé niż nonkonformistyczne. Konfederacja jest nonkonformistyczna albo, nie wiem, Kukiz. To prawda, ale się w ogóle trochę martwię młode pokolenie, bo jak rozmawiam nie tyle z wami, ale z waszymi rówieśnikami albo osobami ciut młodszymi, to jawi mi się taki obraz młodego pokolenia, które synkretyzuje, łączy poglądy partii razem i Konfederacji, że teraz to młode pokolenie to mają takie poglądy bardzo mocno indywidualistyczne, ale o tym kiedyś porozmawiamy sobie, jak jest mapa mentalna młodego pokolenia. Było pytanie, była odpowiedź, to teraz Maria Raczyńska, Prawo i Sprawiedliwość, do kogo pytanie i jakie? To ja może jednak do PSL-u. O, ciekawe. Albo nawet osobiście zadam pytanie. Gdybyś był posłem do Parlamentu Europejskiego, i w sytuacji pandemii, wojny za granicą, rosnącej inflacji miał szansę zagłosować za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy. To zagłosowałbyś czy nie? A jeśli nie, to dlaczego? Ciekawe pytanie. No oczywiście, że bym zagłosował za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście. To, na co, bo rozumiem, do czego nawiązujesz troszeczkę. Było parę głosowań, gdzie albo PSL się wstrzymywało, albo nawet no, głosowało za tymi rezolucjami, bo pamiętajmy, Parlament Europejski ma tej władzy, może tylko stanowiska tylko, ustalać. Tak, za rezolucjami, tylko warto zauważyć, do czego dotyczyły. Tego, na co zgodził się premier Morawiecki. Praworządność to jest to, na co zgodził się premier Morawiecki. Więc jeżeli ja zgadzam się, że przychodzę do tego studia, no to przychodzę do tego studia. Jeżeli premier zgadza się na to, że środki za praworządność, no to miejcie pretensje do premiera, że się na to zgodził, a nie do posłów. Ale ja nie pytam, jak premier Morawiecki nie, by ale głosował. To rozumiem na nawiązanie, bo przecież o to chodziło. Więc to, że nie mamy, Polska nie otrzymała jeszcze tych środków, no to jest wina tego, że nie przestrzegacie, premier nie przestrzega tego, na co się zgodził. Bo dzisiaj Polska potrzebuje tych środków. Ale nawet mimo, że nie przestrzegamy twoim zdaniem tego, na co premier się zgodził, zagłosowałbyś za przyjęciem Krajowego Planu. Zawsze jestem za Polską, zagłosowałbym za Polską. Przymykając oko na te niedoszłości. Przymykając oko, jest zbyt proste pytanie. Odpowiedziałem tylko na to pytanie. Zależy, za czym bym głosował. Bo jeżeli za przyjęciem, tak jak powiedziałaś, za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy, który na przykład by rządził PSL i taki przygotował, bo oczywiście bym zagłosował. Nie rozszerzyłaś tego pytania. Nie rozszerzyłaś tego pytania. Była odpowiedź, twoje pytanie do kogo i do kogo i jakie. Moje pytanie do prawej, lewej strony, zależy od której strony patrząc, do Prawa i Sprawiedliwości. To Szymon zadaje pytanie. Do Zjednoczonej Prawicy, może dobrze, ogólnie. Szybko, no, czemu nie Republikanie? Też. Republikanie. To też partia rządząca. Też partia rządząca. Więc moje pytanie jest takie, jaki macie plan na przyszłość, bo mówię o tej przyszłości niedalekiej. Bo oczywiście w tej chwili przestaliśmy jako Polska kupować węgiel z Rosji i bardzo dobrze, bo my zachęcaliśmy do tego od dawna. PiS to obiecywał w 2014 roku, ale na obietnicach się skończyło, przyszła wojna i wtedy to się powoli kończy, chociaż węgiel chyba jeszcze jedzie, jak się nie mylę, ale jakby jest ta końcówka tego kupowania z Rosji, mam nadzieję, że już nie będzie, ale pytanie jest takie, no bo mamy jakieś tam zasoby krajowe, tylko co mają powiedzieć zwykli Polacy, no bo jeżeli dzisiaj emerytka
kupuje sobie tonę węgla za ponad 2000 zł i ona musiała ją kupić, bo wcześniej kupowała za 500 zł, za 800 zł, no i jeszcze miała te pieniądze. Dzisiaj zapłaci 2, 2,5, 3 tysiące, nie wiadomo co będzie na jesieni. Skąd ma wziąć pieniądze na to? Skąd w ogóle będzie ten węgiel? Bo jest ogromny problem. Już na składach tego węgla brakuje do kupienia. Odpowiada Szymon Stachowiak. Mam nadzieję, że PSL równie dobrze będzie bronił węgla w ramach swojej koalicji przed Platformą i Lewicą, które chcą węgiel zlikwidować. Polska 2050 apelowała, żeby zamknąć kopalnię w 2030 roku. Oczywiście my chcemy przejść na zieloną stronę mocy. Ale co mówię w tej chwili, no bo to jest kwestia, czy 2050, czy 2030, 2035. Znowu to ciastko, mieć i zjeść. No dobrze, nie, najpierw, to nie do mnie pytanie, ja tylko do Szymona. Ja najpierw takie drobne ad vocem merytoryczne, bo tutaj zgaduję, że to nie jest kwestia złej woli, tylko braku wiedzy, ale spółki Skarbu Państwa i wszystkie państwowe instytucje od 2018 roku nie biorą żadnego rosyjskiego węgla. Cały rosyjski węgiel, jaki spływał do Polski, był w ręce sektora prywatnego i prywatnych gospodarstw domowych. Dodatkowo to się najczęściej odbywało przez kupno na międzynarodowych giełdach. Nie, to są akurat fakty. Sprawdź na stronie, jest strona rządowa, rozumiem brak wiedzy, ale sprawdź na stronę nierządowej, są podane te liczby. Poza zasobami zakupionymi, które były w magazynach, no to wiadomo, że nie po to ten węgiel ma leżeć, żeby tu się nie palił, ale tego węgla nie było od dłuższego czasu w tym państwowym sektorze. Jesteśmy po czasie, szybko odpowiedź, czy rząd powinien coś zrobić, bo rzeczywiście ceny węgla w ten sezon minął, ale zaraz będzie następny. Minął szybko, wiosna, wakacje, będzie znowu jesień. Co mają zrobić ci emeryci, którzy nie stać będzie na węgiel i nie ma tego węgla na jesieni? Nie będzie takiej sytuacji, że ktoś zostanie w marznącym domu, tutaj mogę zapewnić. Chętnie bym tutaj rozwinął mocno dyskusję na temat dywersyfikacji źródeł energii, która się odbywa i przez lata odbywała, a za którą byliśmy dosyć mocno karceni, ale no niestety nie ma nam czasu. Nie starczy nam czasu na pytanie. Otrzymuję na następne pytanie. Zaczniemy od Republikanów. Ja tego się w studio pojawiał. Dziękuję bardzo. Maria Raczyńska, Maria Gawenda, Szymon Stachowiak, Michał Zarzecki byli gośćmi dzisiejszego programu Republika Młodych, który to program przechodzi do historii. Widzimy się o tej samej porze za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.